dla jednostki, ochotniczej jednostki Straży Pożarnej i Gminy. Wniosek uzasadnił tym, że jednostka, która jest w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, dysponuje starymi samochodami i zachodzi konieczny wymiany sprzętu na nowszy. W uzasadnieniu podał, że początkowy koszt zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wynosi około 600 000 zł. Poinformował także, że zakończenie już starania o pozyskanie środków na ten cel. W uzasadnieniu do uchwały podałam Państwu, jakie jednostki zdeklarowały się na wsparcie finansowe na zakup tego samochodu. Na zaplanowaną kwotę 600 000 zł zaproponowano dofinansowanie w kwocie 525 000 zł. A więc panu Wójtowi brakuje w tej chwili kwoty 75 000 zł do sfinansowania tego zakupu. Biorąc pod uwagę fakt, że jednostka OSP Wino-Włocław jest jednostką aktywną, uczestniczy w wielu akcjach na terenie powiatu tomaszewskiego, Zarząd Powiatu w dniu 4 maja tego roku podjął decyzję o wsparciu finansowym zakupu w wysokości 10 000 zł. Stąd przedkładam Państwu projekt uchwały Rady Powiatu z dnia 26 maja tego roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wino-Włocław na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Tutaj następuje ustawa prawna, którą gminę uchwala się to następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się pomocy finansowej gminie Wino-Włocław w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wino-Włocław. Paragraf drugi. Wydatek zostanie pokryty z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Paragraf trzeci. Podstawą przekazania środków na realizację pomocy, o której mowa w paragrafie pierwszym, będzie umowa zawarta z gminą Wino-Włocław określająca zasady rozliczenia środków. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu Tomaszowi Mazowieckim. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i pozostaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego Tomaszowi Mazowieckim. Poproszę o opinię Komisji Budżetu. Komisja Budżetu Planowania Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie do Pani Naczelnik? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo.